gonna find. And I'm gonna kill. Every. Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Kocur. To kolejny odcinek The Last of Us 2 Part 2. The Last of Us Part 2. I mamy taką niedużą retrospekcję, wracamy do czasów, gdy Ellie z Joelem, jeszcze za czasów jak Joel żył, podróżowali wspólnie. Zobaczmy, co tutaj się urodzi ciekawego. Joel ma jakąś niespodziankę dla Eli, także. Jeżeli podobają wam się te materiały, zostawcie łapkę, zostawcie komentarz. Komentarze są teraz bardzo ważne na temat tych filmów. Jakikolwiek, jedno słowo. Zostawcie subskrypcję, oczywiście, jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich super wspaniałych gier. Jest ich na kanale już dosyć dużo i będzie coraz więcej. Tędy? No dobra, idę. A, zrzuciłem do wody. Całkiem ci odbiło? Ty powinnaś widzieć swoją minę. A gdybym utonęła? Nie utonęła byś. Musisz popracować nad pewnością siebie. Śmiej się, staruszku. Taki możesz. Tędy. Wal się. I to znaczy, że możemy pływać. No właśnie, do tej pory nie mogliśmy. Odpychaj wodę ramionami. Ba. Cieszę się, że zapamiętałaś. Zrzucimy go też? Eli, chodź, popatrz. Troszeczkę do wody. Spójrz tam. Ładny. Wygląda jak... I co, fajnie? Odświeżająco. No, niemiło tak wpaść do wody, co? No, w sumie to i tak musimy tędy przepłynąć. Odegrałam się, jesteś bardzo zły. Jestem bardzo, bardzo zły. Jestem bardzo, bardzo zły. Musimy przepłynąć pod spodem, tak? Dobra, musimy zanurkować. Weź głęboki wdech. Tak, nie ma problemu. Okej. Okay. Trzeba przyznać, że graficznie jest przepięknie zrobiona gra, naprawdę, no. Przeprosić za bycie dupkiem? Słucham. Kłóciłam się z nim, bo nazywał świetliki terrorystami. Często siedziałam w kozie. Wiesz co, powinnaś przestać się tak wkurzać. Ale ludzie to dupki. Nieważne. Da się tu popłynąć? Tak myślałem, że gdzieś. Coś kombinujesz, Joel. Tutaj nie? Gdzieś pod spodem. Trzymaj, żeby zanurkować, dobra. I tutaj ciach. Czy to... nowe Adidasy? Ile ty ich właściwie masz? Za mało. Dawaj łapę, Joelek. Dawaj rękę. Okej. Walić to. Mam do zdobywania. Świetnie. Czekaj, czy to...
olbrzymia kolekcja komiksów? Nie, nie, czekaj. Nowa kolekcja DVD. Tak. Ale która z nich? Po prostu... Tak. Tak. Dysków optycznych, czy czegoś takiego. Tak. A, zobaczymy, co on tu znalazł. Wow. Wyoming Museum. O rany, dinozaur. Boże, to naprawdę dinozaur. Zgadza się. Cool. Joel! Niespodzianka. O, w mordę. O, kurwa, to jebany dinozaur. No. Ale rewelka. Można na niego wejść? Da się dalej? Patrzcie, można na niego wejść. Co ty robisz? Eli, uważaj! Wlazłam na Pinta! Widzę, tylko nie spadnij i się nie zabij. Zobacz! To jest najebany w dinozaurze! Co ty wyprawiasz? Nie skacz! Po prostu zejdź! Skaczemy? Widziałeś to? Widziałem. Ona jest szalona. Super, że nic sobie nie złamałaś. Super. Dinozaur. Czy on ją zabrał do muzeum? Proszę. Co to? Książka. O dinozaurach. Okej. No dobra. Idziemy zwiedzać stare muzeum. Rewelacyjnie. Ale kapelusz. O rety. Chcesz przymierzyć? Nie bardzo. Twoja strata. No dobra, Joel, prowadź. Rany, ale masz pony. Ten tutaj to Velociraptor. Właściwie to Deinonychus. Tak czy siak Velociraptor. Tak. Przynajmniej tak je nazywali. Tak. W takim jednym filmie go tak je nazywali. Giants on the, of the past. Co my tu mamy? Małe dinusie. I idziemy dalej. O, cool. W tamtej części były żyrafy, które były takie super, a tutaj są dinusie, triceratops. Joel, patrz! To jest dinozaur w kapeluszu. Kapeluszozaur. Kapeluszozaur, dokładnie tak. Brachiozaurusy. Triceratops. Przynajmniej jednego kojarzę. To jest... Rodon był drapieżnikiem alfa. Co to znaczy? Że nie zrobił z niego skurczybyk. Taki no. Knypek. No, mały jakiś taki. Do mnie pijesz? Aha. Co tu jeszcze mają? Jakaś łazienka. Mm-hmm.
Darmo można fajne miny robić. Bezbłędnie zrobiona jest taka ta opcja, znaczy ta wycieczka w przeszłość. Idziemy zobaczyć tego Zaurusa, a potem idziemy na górę. Widać, że mieli dużo takich chwil, prawie jak rodzina. Rany. Ten miał mózg wielkości orzecha. Co ty powiesz? Czyli coś was łączy. Ale śmieszne. Co mamy tutaj? Jakieś odciski. Odciski. Velociraptor. No dobra. Joel, to ten, o którym mówiłeś. Velociraptor. Ale mały. Nie należy. Ufać filmom. Aha. Patrz na tą grubą czachę. No. Przypomina Tomiego. Powiem mu, że to powiedziałeś. Tylko nie to. Wystarczy spojrzeć pod właściwym kątem, bo Tomi. A to co? Rany, wygląda jak ptak. Właściwie paleontolodzy uważali, że ptaki są potomkami dinozaurów. O, dziękuję, panie profesorze. Tak się składa, że wiem co nieco. Z filmu. Idź dalej. Dobra, idziemy dalej. Często chodziłeś do muzeów? No, Sara je uwielbiała. Zaciągnęła mnie do wszystkich muzeów w Teksasie. Bo ale jesteś fajny. Hej. Extinction. No dobra, chodźmy dalej. Gdzie tu trafiliśmy? O kurde. O fajnie. O kurde. Nie podoba ci się. Wraca. Ona ma świra na punkcie astronautów. Bez kitu. I przyprowadził ją do tego. O, ale cool. O, rany. Hej, Joel, znasz wszystkie planety? Moją wolę znaj, matko. Jak się uprę, nie pozwolę. Dobrze się czujesz? Moją, Merkury. Wolę, Wenus. Matole, Mars. O, okej, kumam. Całkiem fajne. Super fajne. Mamy Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jupiter, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun. Plutona nie ma. A to już było w tym czasie, jak Plutonowi zabrali nazwę planety. Było pierwsze w kosmosie? Łajka. Ale banał. To była małpa. Małpa była pierwsza? Nie, bo owocówki. O, w 47. O, patrz. Widzicie ekspozycję na promieniowanie kosmiczne. Przeżyły. Kurde mała, aleś ty mądra. No właśnie, ja też nie wiedziałem. Zdawało mi się, że pies był pierwszy. Rosyjski. Nie. Rany. Dobra, mamy ciekawostkę. Podobno księżyc pachnie jak proch strzelniczy. Faktycznie ciekawe. No. Zaraz, skąd niby... No, widocznie astronauci pozyskiwali próbki i wąchali je później. Patrzcie, lądownik, kurde. Lądownik.
Runlander jakiś. Tak jest. A gdzie kierownica? Łaziki nie mają kierownic. Tylko joysticki. Huh. Czekaj. To autentyk? Autentyki zostały na Księżycu. Tak więc nie. No, logiczne. Rzeczywiście. Autentyki zostały na Księżycu. Skylab i tutaj ISS. No proszę. A to jest Skylab, który przestał funkcjonować we Mir. To jest rosyjski Mir. Proszę, to jest Skylab. Czyli tak, to jest Salut 1. To jest Skylab. To jest Mir, stacja Mir i to jest ISS. O kurczę. I tutaj chyba autentyczny ten, nie? Ejże, nie tak szybko. Lecisz w kosmos. Potrzebujesz hełmu. Racja. Gdzie ja miałam głowę? Ten czy ten? Ten, nie? Ekstra. Ładnie pachnie. Kosmosem i kurzem. A może ten? No to ten. Super kolekcja tych ubiorów kosmicznych. No dobra, mam hełm, kapitanie. Mogę lecieć. Ty pierwsza. Uważaj. Jadź. Ale klimat. Kurde boskie. Okej. Super, zabrał ją do lądownika. Zawsze bym chciał w takim lądowniku usiąść. Ale chyba. Wyobraź sobie, że. I to powinien być Major Tom. O! Coś, czego musiałem się nieźle. Kasetę jej dał. Tu powinien być Major Tom. Nic innego. Zamknij oczy. Nie burzę oczy. Okay. Thank you.
być. Żartujesz sobie. Nie ma za co. No to może pokręćmy się, co? Czemu nie? Znakę. Super fajnie pomyślane, super fajnie wydarzenie. Takie to taka wycieczka z ojcem, którego nigdy nie miała, nie? Rewelacyjnie pomyślane. Gdzie jeszcze nie byliśmy? Tam nie byliśmy. Dalsza część muzeum. Nie zaglądałem do tego. No to chodźmy. Jak niby zamierzasz się tam dostać, co? No przepłyniemy na drugą stronę. Będę chyczna. I przepłynę. Boże! Sprawiasz jeszcze komuś tyle problemów? Chodź tutaj! Nie! Ej! Ma urodziny. Klepany argument. Czekam. I mnóstwo zwiedzających. Raz kozie śmierć! Jack. Chodź, chodź, chodź. Zobaczmy, co tu jeszcze znajdziemy. Chociaż tego nie sprawdzali, więc tu może być różnie. Hej, podsadź mnie tam. No nie wiem. Otworzę ci drzwi. No weź, nie możemy stchórzyć. Dobra. Natural history. Złe wieści. Drzwi są zablokowane. No. Spróbuj znaleźć jakieś inne wejście. Przejdę się dookoła. Okej, uważaj. Sama uważaj. W okolicy są dinozaury. Fauna Ameryki Północnej, dobra. O kurde. Też fajnie. I killed for them. Ciekawe, co to jest to. Trzymaj się, stary. Zabijałem dla nich. Ktoś tu był samotny. No właśnie, ktoś tu żył. Ktoś tu żył i pewnie tu umarł. W związku z tym możemy mieć tu klikacza albo nawet tego purchawca starego. Ciemno tu. Ciemno tu, no właśnie. The four soldiers at the gate. The last one cried. Kurde, co się zrobiło. Kurde. The woman we tortured choked on her own blood. Kobieta, którą torturowaliśmy, udusiła się własną krwią, tak? Tak. Kobieta, którą torturowaliśmy, udusiła się własną krwią.
the stragglers who snuck into the camp. They just wanted food. Tak. The kid who ran into the blast, I couldn't. Dzieciak wbiegł w wybuch, nie dało się tego powstrzymać. No dokładnie. Ej! Serio mi latarka wysiądzie w tym momencie? No właśnie, trzeba było nią pomachać. The people in the van, we locked them into the, locked them in and those with the gas. Aha, czyli ludzi w samochodzie, zamknęliśmy w środku i obliczyliśmy samochód benzyną. Kurde, co to za wyznania. There is no light. Chcieliśmy zakończyć to całe cierpienie. Sprawić, by ludzkość się odrodziła. Za każdym razem, gdy poświęcaliśmy część siebie, przywódcy mówili, że będzie warto. Nasza grupa przestała istnieć. Zostaliśmy z niczym, oprócz wyrzutów sumienia. Myślałem, że jeśli tu wrócę, coś we mnie odżyje. Znajdę cel. Rodzice uwielbiali ze mną tu przyjeżdżać. Z tym miejscem wiąże się dla mnie jedno z najwcześniejszych wspomnień sprzed epidemii. Sprzed okrucieństwa i barbarzyństwa. Echa przeszłości tylko bardziej mnie zdenerwowały. Nie mam ochoty dłużej żyć. Nie mogę znieść tego, kim się stałem. No i możemy tędy spróbować. Tędy się chyba nie przejdzie, nie? Chyba trzeba tą dziurą. O, fuck. Lwy. O, głupio, wypchane zwierzęta, zgadza się. O, fuck. Misio, nie dzik! To był. Szlak. Liars. Kłamcy. Tu jestem! Co to kurwa było? Jakiś zwierzak. Świetliki. Gorło świetlików Liars. Dobra, no to w drogę. Chcę rozpalić ognisko, zanim się ściemni. No. No chodź. Fajne wspomnienie. Seattle, dzień drugi. Czyli wracamy do naszych czasów. No dobrze, to wracamy do sytuacji, której gramy obecnie, czyli 3 lata później, już po śmierci Joela. I myślę też, że to jest idealne miejsce, żeby się pożegnać i spotkać w kolejnym odcinku. Także dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcineczku. Trzymajcie się. Hej, hej.